Namiętna, szalona, zmysłowa. Za kilkanaście minut w Gliwicach rozpocznie się premiera widowiska tanecznego Carmen. Historia hiszpańskiej cyganki z opery Bizeta tym razem zostanie opowiedziana muzyką i tańcem. Na scenie spalonego teatru Wiktoria wystąpi kilkudziesięciu tancerzy Gliwickiego Teatru Muzycznego i Bytomskiej Szkoły Baletowej. Choreografię do spektaklu ułożył Robert Balog, kostiumy zaprojektowała Janina Łupkowska. Mam dwie ulubione sceny. Jedną z tych scen jest scena łóżkowa, w której jest zbliżenie dwojga ludzi i jest to wyrażone emocjami, ciałem. Akurat tady jsme dostali jeszcze taką... To wielki przywilej realizować spektakl w tak magicznym miejscu. Ta scena pomoże nam pokazać historię Carmen. Postać Carmen wzbudza bardzo dużo wielkich emocji. Jest to tak ekspresyjny spektakl, tak samo jak i opera, którą graliśmy tutaj w ruinach kilka lat temu. W ogóle klimaty hiszpańskie, muzyka hiszpańska, flamenco, Hiszpanki, Hiszpanie, to jest dla mnie naprawdę mój świat. To będzie przedstawienie, myślę, że piękne, bardzo przejmujące, bardzo wzruszające, ale też i widowiskowe, tak jak w Carmen, w której mieszają się wszystkie ludzkie uczucia.